Jest to Gunvor-vlog interwencyjny, ponieważ mój film ostatni został zdjęty z platformy, mimo że może nie był tuzinkowy i był specyficzny, aczkolwiek poruszał istotny problem i uważam, że pewna grupa zyskała przywileje na rzecz innej grupy. Dlatego napisałem dzisiaj odwołanie do YouTube'a i napisałem list otwarty oraz, który jest zarazem odwołaniem. Niestety YouTube w odwołaniu pozwala użyć tylko 800 znaków. To jest bardzo mało na interpretację tego dzieła, żeby pokazać, jak bardzo się mylą co do ich opinii, że jakobym ja szerzył nienawiść albo obrażał pewne grupy albo i nawoływał do agresji, bo to jest bzdura. Film został usunięty. No i tyle. Niedługo będzie odwołanie. Na razie będzie przerwa z kreskówkami, bo się wkurwiłem. Po prostu. Nie no, po prostu jestem zniesmaczony. To jest słabe, nie? Że pewne grupy mają przywileje, a drugie nie. To, że pewne grupy mogą krzyczeć, mówić pewne rzeczy, a inne nie mogą. Ten kanał to jest kanał tylko dla ludzi, którzy mają specyficzne poczucie humoru. Jeśli komuś się nie podoba, niech tutaj nie wchodzi i tyle, nie? I tyle, ale to jest napisane. To jest napisane, niedługo będzie Gunvor vlog, w którym, znaczy to będzie list otwarty, który będzie stanowił zarówno interpretację tego dzieła. Mam nadzieję, że YouTube pójdzie po rozum do głowy. Ten film umieszczę jutro prawdopodobnie, bo przez dzień nie mogę niczego publikować. Pewnie po to, żeby właśnie ludzie nie zamieszczali od razu takich rzeczy, nie? Jak to, co teraz nagrywam. No i tyle, nie? Słabo, słabe, bardzo słaby humor, peszek. Akurat dzisiaj jestem z synkiem i mam taki... No, nie, smak nie, że coś takiego się wydarzyło. Troszkę mi się humor zwiesił, na szczęście poczytałem synkowi książkę i już sobie śpi smacznie, nie? Więc miałem okazję, żeby napisać list otwarty, przepraszam, odwołanie do YouTube'a. No i tyle, no i ludzie, no kurde, wspierajcie mnie, nie? Wspierajcie walkę o wolność słowa tak naprawdę. I walkę o wolną twórczość, tak? Bo cenzorzy w Związku Radzieckim kasowali, kancelowali twórców, jeśli ci przedstawiali treści niezgodne z opiniami, tak, ze słowem oficjalnym tego totalitarnego ustroju, że tak powiem. No przepraszam, trochę mi się mieszają pojęcia, nie jestem w stanie się tak klarownie wysłowić, ale po prostu jestem cały czas spięty w środku. Będę miał kilka dni takiego zgryza, że świat zmierza w złym kierunku, bardzo złym.